mamy 1 czerwca 2017 rok. Jestem na ulicy Biurowa numer 3. To właśnie mieści się studio nagraniowe grupy GMI. To mieści się właśnie na najsłynniejsze pasy na świecie, tak zwane zebry, ale to będzie to wam pokażę. No i ten piękny płot. Jestem właśnie w towarzystwie Beatlesów. Ten płot zazwyczaj jest biały, z wieloma autografami, życzeniami, deskrypcjami. Ludzie piszą swoje życzenia i tak dalej o Beatlesa, że to najlepsze zespół na świecie. Zgadzam się z nimi zresztą i tak dalej. Teraz to spotykamy z tego względu, że tydzień temu wyszła ta płyta, podwójny album The Beatles. Z okazji 50-lecia reedycji album pojawił się jako dwupłytowy. Wcześniej, w 1976, znaczy zapoczątkowaliśmy się, jednak do 1967 roku pojawił się taki album, jednopłytowy. Ten akurat nie jest 67 roku, fajnie autobus mi zakłóca. Ten nie jest 67, to jest 76 rok reedycja. W każdym razie album jednopłytowy. Teraz pojawił się album dwupłytowy. Pierwsza płyta jest dokładnie kopią tego, co zostało wydane w 67. Druga płyta to są nagrania, które się nie pojawiły, znaczy pojawiły się, ale w innych wersjach nagrania uproszczone też do różnych efektów dźwiękowych. A propos efektów dźwiękowych i tak dalej. Pojutrze BBC2 o godzinie 21 przedstawi nowy film dokumentalny, z którego będzie materiał będzie pochodził właśnie z produkcji, z realizacji nagrań Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Co bym jeszcze chciał powiedzieć? Aha, to jest pierwszy album Beatlesów, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych w niezmienionej wersji, ponieważ wcześniejszy album Beatlesów pojawiał się w Stanach Zjednoczonych pod inną nazwą, inne utwory, dużo utworów singli, dużo wersji instrumentalnych. I to by było na tyle. Stary, nowy album. Właśnie dokładnie to. Zazwyczaj ten murek jest biały, tylko na tym białym tle znajdują się różnokolorowe napisy, czarne, czerwone i tak dalej, z ludźmi, którzy są zachwyceni twórczością Beatlesów, podpisują tu, składają swoje autografy, pozdrawiają tych, co żyją, Beatlesów, tych, co umarli, jak najbardziej. No dzisiaj jest to trochę inaczej. Nie wiem na jak długo, no ale jak sami zobaczycie, jak ładnie wygląda ten murek. Pierwszy raz to jest kolorowy mur, którego elementy są na murze umieszczone są elementy z płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, zespołu The Beatles, która pojawiła się w 1967 roku. Sam w sumie już nie wiem, kiedy się pojawiła, z tego względu, że tydzień temu, 26 maja była premiera, znaczy premiera, reedycja z okazji 50. rocznicy pojawienia się albumu. Jutro jest następna rocznica z okazji pojawienia się albumu Beatlesów, ale w Ameryce. W Ameryce zespół wydał płytę z tygodniowym opóźnieniem. Nie wiem dlaczego 1 czerwca jest rocznica. Także teraz sam nie wiem, czy angielska rocznica pojawienia się albumu to 26 maj, czy 1 czerwiec. W każdym razie dzisiaj radio BBC, no i inne stacje radiowe przekazywali, właśnie mówili o rocznicy 50-lecia od momentu pojawienia się albumu na rynku. Ale tak naprawdę, kiedy on się pojawił, czy 26, czy 1, to już nie wiem. Ale to jest nieważne. Najważniejsze, że to jeden z najwspanialszych. Najwspanialszy album, jaki się kiedykolwiek pojawił w muzyce rozrywkowej. Tak, dziękuję Beatlesom za to. Dziękuję za Pepperta, za Abbey Road właśnie. Dziękuję za Please Please Me. Dziękuję za wszystko. Zazwyczaj tak ten murek wygląda, jak tutaj widzimy na załączonym obrazku. Czyli na biało pomalowany. Autografy, życzenia, to skąd jest, pozdrowienia dla Beatlesów, żyjących, nieżyjących. I za 2 tygodnie to będzie biały murek, przez parę godzin zaledwie.
ja Piotr Nowa. Także jeśli ktoś myśli, że jak ktoś się podpisał i to ten autograf, te życzenia, ta deskrypcja, którą tutaj wziął, napisał, będzie trwała wiecznie, to się myli, bo to w ciągu tygodnia dwóch zniknie i świeże napisy, świeże autografy pojawią się na tych murach.